mam nadzieję, że ten konsensus, który istnieje, wynikający z wspólnego rozumienia racji stanu Polski, pozwoli nam wzmocnić polski rząd w tym właśnie działaniu, o którym mówił premier, czyli przekonaniu naszych europejskich przyjaciół do czegoś w rodzaju planu Marszala dla Białorusi. To jest dobry pomysł, który, i tu trzeba to wyraźnie powiedzieć, tak, w takich sprawach ja mogę powiedzieć, Mateusz Morawiecki ma rację i dobrze, że to robi. I Koalicja Polska będzie popierać takie dobre pomysły rządu. Plan Marszala dla Białorusi, uwzględniający polskie interesy w planie pomocy Unii Europejskiej czy Zachodu dla Białorusi, to jest świetny pomysł, koniec, kropka. I każdy tak musi uznać. Zobaczymy, co z niego wyjdzie. Ale po to, żebyśmy mogli później premiera rozliczać w dobrym i złym tego słowa znaczeniu ze skutków polityki, to w tym, w czym ta polityka jest dobra, powinniśmy go wspierać. Bo wtedy także będziemy mieli moralne prawo, by go za tę politykę rozliczać. Ale ponieważ ten kierunek, który proponuje w tym konkretnym zakresie Mateusz Morawiecki, to jest dobry kierunek, wynikający z dobrego zrozumienia interesów państwa polskiego, to w tym kierunku powinniśmy i zresztą wspieramy. Jako opozycja, mówię o opozycji wolnościowej, opozycji patriotyczno-wolnościowej, czyli lewicy Unii Europejskich Demokratów, PSL-u i Koalicji Obywatelskiej, więc ta wolnościowo-patriotyczna opozycja w tym względzie dość jednoznacznie wspiera rząd.